Na program zaprasza dworek Róża Poraja w Budziejewie. Wejdź na www.dworekbudziejewo.pl. Na relacje z wyborów Miss i Mistera zaprasza producent ekskluzywnej bielizny damskiej firma Malines. Na program zaprasza Brico Marché, największy w Wągrowcu market budowlany. Relacje z wyborów Miss i Mistera Lata sponsoruje Salon Sukien Ślubnych u Ewy. Salon Sukien Ślubnych u Ewy Barełkowskiej przy rondzie Kaliska. Sponsorem relacji jest sklep Komputronik w Wągrowcu przy dworcu PKS na ulicy Kolejowej 18. Sklep Komputronik przy ulicy Kolejowej to najniższe ceny za najwyższej jakości sprzęt komputerowy. Na relację zaprasza specjalistyczny sklep z podłogami Komfort na ulicy Kcyńskiej przy stacji paliw Orlen. Wybory Miss i Mistera 41. lata na Pałukach jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wągrowiecki amfiteatr pękał w szwach na długo, zanim na scenie pojawili się pierwsi kandydaci. Podczas gdy widzów rozgrzewały występy muzyków, za kulisami ciągnęły się ostatnie gorączkowe narady i przygotowania. Ale musicie pokazywać mi numerki, dlatego że ja muszę widzieć, kto po kolei. Wszystko po to, by wypaść jak najlepiej. I rzeczywiście, kilka chwil później emocje sięgnęły zenitu. Jest dobra zabawa. Chyba tu głównie o to chodzi. No i o co najbardziej chodzi, żeby publiczność się dobrze bawiła. Przede wszystkim początek, nie wiadomo jakby publiczność mogła nas odebrać. O to się najbardziej bałyśmy. Wyborom towarzyszyły liczne konkursy z nagrodami oraz występy muzyczne. Yeah.
Kandydaci do tytułu Miss i Mistera zaprezentowali się publiczności w czterech strojach: codziennych, plażowych, ślubnych oraz wieczorowych. Być w niebie, to spojrzeć wprost w twoje oczy i ujrzeć w nich siebie, piękniejszym niż się jest. Do ciebie wędruje sen mój po nocy z błagalną modlitwą, żarliwą aż do łez. Błądzi duch tam, gdzie chce, nie powstrzymam go już nie. Jak pies wierny u twych drzwi będzie tkwić. Nie wygląda to dobrze na scenie? Same piękne kobiety, piękni faceci. Wszystko jest okej. Okay. Nie liczę na jakieś super miejsce, przyjadę się dobrze bawić. Pierwsze, wszystkie będziemy mieć pierwsze miejsca. Drugą wicemis została Natalia Szymańska, a misterem Rudolf Rzepka. Wyżej ocenieni zostali Amanda Gruszewska i Mariusz Maternik, którym przypadły tytuły pierwszej wicemis i wicemistera. Prawo jazdy. Miss Mokrowiec 2009 została pani z numerem... Diadem najpiękniejszej przypadł Darii Mróz, a tytuł mistera Dawidowi Molendowskiemu, który został też misterem publiczności i internautów. Tytuł Miss Internautów przypadł Karolinie Ratajczak. Aż mi brakuje słów w tej chwili, nie wiem co się ze mną dzieje. W ogóle się nie spodziewałem, ale cieszy mnie to tak bardzo, że... Nie wiem jak się z radości utrzymać. Jest to super uczucie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś takie będę przeżywała. Imprezę jak co roku przygotował Miejski Dom Kultury w Wągrowcu. Widać bezwzględnie, że powinna się odbywać. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. No i naszym zadaniem jest w tej chwili tylko pomyśleć nad tym, w jaki sposób. Co uszlachetnić, czego dodać, czego odjąć, o co wzbogacić. Wybory Miss Mistera zakończył koncert zespołu ABBA Show.